Dzień dobry. Dzisiaj trochę o żeglarstwie zawodowym. Znowu mogę gościć w firmie Maritime Safety and Security i naszym gospodarzem jest Sebastian Kalitowski, który Witam. Prowadzi takie fajne szkolenia. Bo słuchajcie, no, mi stuknęło niedawno 21 lat prowadzenia firmy, pływania, wcześniej trochę pływania zawodowego. Kiedyś to takie było w zasadzie takie no, nieuregulowane, na dziko, bo byli albo zawodowcy marynarze na morzu, prawda, albo żeglarze, to tak nie wiadomo jak było. Od jakiegoś czasu w miarę jest to uregulowane, bo żeby legalnie wykonywać zawód żeglarza zawodowego czy motorowodniaka zawodowego, no to musimy co? No mieć patent do prowadzenia łódki i mieć tak zwane szkolenie STCW, tak? To jest podstawa, to minimum. I ty takie szkolenia prowadzisz, wiem, bo u ciebie byłem na takim szkoleniach. No i ciekawostką jest to, że na statkach, jakbym chciał pracować nawet jako barman na statku, prawda, czy jako tam, nie wiem, obieracz ziemniaków, czy sprzątacz, tak, to muszę mieć takie szkolenie. No na jachtach nie każdy musi, ale te szkolenia są o tyle fajne, o nich sobie potem powiemy, że warto, żeby miał każdy. Tylko, że ty robisz takie fajne szkolenia, bo dla marynarzy też robisz, ale robisz takie typowo jachtowe, bo prawo od 7-8 lat dopuszcza taką opcję na jachty do 500 GT. I powiedz, z czym to się i czym to się różni? No, różni się jak gdyby bardzo znacząco. Różni się po prostu tym, że no jedno jest szkolenie dla marynarzy, którzy pływają na dużych statkach solasowskich, które no, mimo wszystko są innymi organizacjami, innymi, mają inny charakter niż jednostki komercyjne, nie wiem, 15, 12 metrowe, 10 czy nawet 25 metrowe. Tamte statki podlegają pod konwencję SOLAS, która jest konwencją obejmującą statki, wielkie statki powyżej 500 GT, od 500 GT brutto, więc duże jednostki, które muszą mieć specjalistyczny sprzęt dotyczący jak gdyby zagrożeń życia, sprzęt ratowniczy, łodzie zrzutowe dzisiaj, sprzęt przeciwpożarowy, aparaty oddechowe. Jak gdyby, no, to wydaje mi się, że to można by było w wielkim skrócie porównać do trochę chyba może do latania. Jeżeli to, co my robimy na morzu, jeżeli my żeglujemy, można by było porównać, pomimo tego, że mamy silnik też bardziej do szybownictwa, no to na pewno to jak gdyby pływanie na dużych statkach, no to można porównać do latania samolotami pasażerskimi czy transportowymi. I teraz pytanie, czy ktoś, kto jak gdyby lata, może nawet nie szybowcem, ale niewielkim samolotem, takim typu awionetka, czy powinien robić szkolenie, które jest potrzebne na duży samolot transportowy albo pasażerski? No nie, no bo jak gdyby tu jest inny sprzęt, innego rodzaju zagrożenia. I nasze szkolenie dla żeglarzy, które lubię bardzo robić, chociażby dlatego, że jestem sam żeglarzem, no i robię to z pasją i staram się jak gdyby szukać wszystkich dostępnych zagrożeń dla żeglugi jachtowej, dlatego wprowadziliśmy też blok Yacht Security, który jak gdyby no, jest chyba na naszym kursie jest jedynym kursem w Polsce na 100%, a myślę, że na świecie, gdzie rozmawiamy o takich zagrożeniach właśnie jak nielegalny przerzut narkotyków. No tu sobie o tym powiemy. Robiliśmy film. Tutaj zobaczcie, mamy. Sebastian ma specjalne zezwolenie na, że tak powiem, trzymanie tego. Jak oczywiście to są atrapy. Atrapy. No, chciałem tutaj podkręcić, ale no niestety atrapy. Jak gdyby to jest skrojone po prostu na miarę. Nie wiem, skąd to się bierze, może dlatego, że żeglarze nie do końca dogłębnie studiowali przepisy, albo nie do końca są otwarci na kwestie bezpieczeństwa, że bardzo wielu żeglarzy jak mantra powtarza, że robimy STCW dla marynarzy. No, właśnie, ja się bowiem ci spotkałem, jak ja zrobiłem właśnie u ciebie to szkolenie. Ja zawsze jak gdzieś z dowolnego szkolenia gdzieś przyjeżdżam, jestem zadowolony, a u ciebie byłem bardzo zadowolony. No to wrzucam w internet, żeby się rozniosło i pamiętam, że jeden z kolegów napisał mi, że to jest takie niepełnosprawne, niepełnowartościowe szkolenie, bo nie mogę być
nie mogę być barmanem na statku. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale odpowiedziałem coś w stylu, że jak będę chciał na statku pasażerskim stanąć za barem, to będzie mi potrzebny odpowiednio gruby portfel, a nie dokumenty, bo ja nie chcę pracować jako barman. Ja chcę być żeglarzem, motorowodniakiem, jestem, pracuję na małych jednostkach i pamiętam, że u Ciebie na przykład zadymienie było nie w jakichś tam dziwnych statkowych pomieszczeniach, tylko zadymienie było w jachcie, w Twojej Delphi 47, tak? Więc ja byłem zadowolony, nie wiem skąd to się bierze, może po prostu powiedz... Znaczy skąd to się bierze? Po pierwsze bierze się to z niewiedzy, po drugie no jakoś się tak utarło, że były tylko te szkolenia, a rzadko się zdarza u nas w kraju, żeby ustawodawca wyszedł w stronę, jak gdyby nazwijmy to petentów, a tu się stało. Stało się tak, że żeglarze wreszcie nie muszą robić szkoleń na statki, które które są nie za bardzo jak gdyby dostosowane do żeglugi jachtowej. Powiedzmy przedmiot, który się nazywa bezpieczeństwo, wspólna odpowiedzialność zbiorowa. No, czy jak gdyby polityka antyalkoholowa, czy inne kwestie BHP, które ciągną się przez cały dzień szkoleniowy i w żaden sposób nie mają zastosowania dla żeglarzy, no są istotne? No nie są. Chociażby otwieranie tratwy na basenie też uważam, że nie jest jak gdyby najlepszym rozwiązaniem. Dużo lepiej, jeżeli pływa się na jachcie i tą tratwę otworzy się bezpośrednio jak gdyby z jachtu, z pokładu jachtu. No my u Ciebie przy burcie, nie? Tak, no, koncepcja, nie zawsze zresztą w ośrodkach szkoleniowych na tych kursach marynarskich się w ogóle otwiera tratwę. My jak gdyby skupiamy się, żeby to było po pierwsze dostosowane do żeglugi realnej, żeglugi jachtowej. Rozmawiamy o radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych na jachcie, wejściu na mieliznę, złamaniu masztu, przebiciu kadłuba, utraty steru. No, tego nikt nie rozpatruje na kursach dla marynarzy. Co więcej, rzucamy tratwę taką, którą mamy na jachtach. Robimy to wszystko, co po prostu trzeba robić na jachtach. I uczymy się gaszenia sprzętem takim, który jest dostępny na jachtach, a nie jak gdyby nie rozwijamy linii, tutaj nie korzystamy z aparatów oddechowych, nie robimy tego, co jest na statkach. I to jest zasadnicza różnica. A i powracając do tego przykładu, który jak gdyby Piotr powiedziałeś o tym człowieku, który stwierdził, że okej, że ja sobie pójdę, mając ten dokument, będę mógł pracować na barze. No to jest pewnego rodzaju, uważam, no, pomieszanie pojęć. Jeżeli należałoby sobie zadać pytanie i odpowiedzieć i znaleźć na nią odpowiedź. Czy my na taki kurs wybieramy się po to, żeby dostać papier, który będzie nam potrzebny, że w przyszłości, nie wiem, może się okazać, że będziemy pracować jako barman, nie będąc barmanem teraz, ale a może kiedyś będę barmanem. Robimy ten kurs po pierwsze dlatego, że chcemy się nauczyć, jak postępować w konkretnych sytuacjach kryzysowych, jak używać środków ratunkowych, jak z tego korzystać, jak przetrwać na tratwie i jak przygotować się, zwiększyć swoją świadomość, jak przygotować się na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, takie, z którymi możemy spotkać się na jachtach. No tak, bo świetnie, że to powiedziałeś o tym papierze, bo ja to naprawdę walczę, no, trudno to nazwać walką, ale denerwuje mnie, jak słyszę gdzieś zwroty, że papier jest najważniejszy. No żyjemy w takich czasach, że ten papier jest ważny, ale sam papier nie stanie za sterem, nie udzieli pierwszej pomocy, nie ugasi pożaru, wręcz nawet jak wrzucisz papier do ognia, będzie się lepiej palił, prawda? Zdecydowanie tak. Okej, z formalnego punktu widzenia faktycznie to jest TCW dla marynarzy, można powiedzieć, że jest lepsze, bo można być na dużym statku pracować, a też można na jachcie, a te nasze są ograniczone do jachtów. No tylko, że wiedza jest zupełnie inna. Ja byłem wcześniej na tych statkowych, no to tam się właśnie uczyłem rzeczy nieprzydatnych w żegludze. Ale już jak gdyby mam wrażenie, że to też wynikało z pewnego rodzaju chaosu. Nie było wcześniej przepisu, który by wprowadzał te szkolenie z TCW dla żeglarzy. Nie było alternatyw. Było tylko te szkolenie dla marynarzy. Dzisiaj organy administracji państwowej, czyli Urząd Morski, który będzie jak gdyby
po zakończeniu tego szkolenia, jeżeli będziemy zajmować się żeglugą komercyjną, będziemy pływać na jachcie komercyjnym w charakterze członka załogi, bo wtedy już jak gdyby musimy posiadać taki dokument, będzie wymagał, jeżeli byśmy zrobili szkolenie marynarskie, potwierdzenia przez nas spędzenia 6 miesięcy na morzu na jednostkach, które mają powyżej 200 GT brutto. No to pytanie, kto pływa na takich jednostkach, które mają powyżej 200 GT brutto, jeszcze spędzi pół roku. 200 GT brutto to podejrzewam, że... nasze żaglowce. Żaglowce, tak. To myślę, że kapitan Borchardt to tak najszybciej mi przychodzi teraz na głowę. No ja nie pływam, ja pływam znacznie mniej. No więc okazuje się, że tego dokumentu nie odnowimy później, więc nie dość, że jak gdyby nie skleja się to i nie jest logiczne w porównaniu z tym, jaką wiedzę zdobędziemy, no to jeszcze jak gdyby ten argument, że później sobie to odnowię, no po prostu jest kolejną przeszkodą i argumentem, żeby tego nie robić. A odnośnie tego samego robienia jak gdyby idei robienia papierów, która gdzieś tam cały czas u nas jeszcze gdzieś się pojawia, no to powiem ci przykład z życia wzięty. Pamiętasz, na naszym kursie pokazywałem, że są dwa typy odpalania rakiet, inicjacji rakiet. 80% osób, które szkoliłem, nie wie i nie potrafi użyć drugiego typu rakiety. Wszyscy potrafią użyć rakietę spadochronową, tą do wzywania pomocy, w tym najprostszej wersji, gdzie po odkręceniu tutaj nakrętki wypada sznureczek, za który się ciągnie. Sznureczkiem, tak. Ale jest jeszcze drugi typ rakiety, który jak gdyby, jeżeli użyjemy go analogicznie do tego, jeżeli wyrwiemy tą zapadkę, która wypadnie, to po prostu nigdy tej rakiety nie... Ta blaszka do podbijania. Dokładnie. I co ciekawe, te 80%, o którym mówię, to nie obejmuje tylko żeglarzy. On obejmuje też marynarzy, którzy mają czasem 30 lat doświadczenia na morzu. Po prostu w czasie szkoleń nie zetknęli się z tym, ktoś im nie pokazał, nie mieli możliwości z tym się zapoznać. I to jest kolejny argument, że warto jak gdyby wybierać takie szkolenia, na których nie będziemy słuchać o środkach ratunkowych, ale po pierwsze odstrzelimy sobie tratwę, rzucimy tratwę do wody, po drugie będziemy strzelać rakietami i jak gdyby wszystko to przerobimy sobie praktycznie. Ja swoje pierwsze szkolenie, które robiłem, nie powiem gdzie, bo nie jest to istotne. Mogę powiedzieć, że nie u ciebie. Wtedy chyba jeszcze byłeś czynnym żołnierzem i nie prowadziłeś ośrodka. To było dawno temu. No to dowiadywałem się takich kwiatków, że na przykład tratwa jak tonie, to ona ma ten... No wyłącz dźwięk, przeszkadzają nam, widzisz, no nie wiedzą, że tutaj akurat nagrywamy gości mamy w internecie, zdarza się, że tratwa jak tonie, to ten nóż bezpieczny jest po to, żeby szybko dopłynąć do tratwy i uciąć falę, no bo tą linkę operacyjną, bo przecież ją statek pociągnie na dno. I to uczyli na mnie na kursie. Nie powiem gdzie, bo nie jest to istotne, ale tak uczyli na tym dla marynarzy takich pierdół. Ale dobra, nie jesteśmy tu, żeby krytykować innych. Powiedz, jak wygląda takie szkolenie jachtowe? Jakie kursy się składają na to, ile trwa i co ile to trzeba odnawiać? Moją koncepcją jak gdyby było to, żeby po prostu w tych kursach wzięło jak najwięcej osób udział. Co więcej, to jest nasz wspólny interes, bo jeżeli będą osoby przeszkolone w takim kursie dedykowanym, dobrym kursie dedykowanym na jachty, no to później z takimi osobami będzie żeglował ty, tak, na jednym pokładzie. Kto inny będzie dalej żeglował i to jak gdyby idzie, to jest nasz wspólny, zbiorowy interes, żeby ludzie po prostu byli dobrze przeszkoleni. Koncepcja jest taka, żeby to było też jak gdyby maksimum nauki, maksimum efektu nauczania w krótkim czasie. No, też jak gdyby mam świadomość, że pracujemy, jak gdyby mamy jeszcze jakieś inne obowiązki zawodowe, więc zaczynamy w czwartek, piątek, sobota,
Niedziela, ale pracujemy intensywnie. Bywa, że od 10 pracujemy, ostatnio tak jak pracowaliśmy nawet do 21, tyle że jak gdyby no, nie odbywa się to na zasadzie jak gdyby męczenia i katowania bo widząc psychicznego czy tam intelektualnego katowania, bo widząc miny osób, które wychodziło o 21, kiedy widziałem, że nikt nie spał, kiedy widzę, że wszyscy uważają i są zaangażowani, no jest to budujące i świadczy, że po prostu tak trzeba, ale koncepcja jest taka, żeby rzeczywiście nie robić to dłużej. Kurs STCW dla marynarzy trwa 7 dni. Więc i mówię, z czego okazuje się, że może wyciągniemy 20%, więc tu jest to wszystko ze sobą połączone i jakoś tak zagrane. Tak, i to co pamiętam u Ciebie, co mi się bardzo podobało, to oprócz w porównaniu do tych lepszych dla marynarzy, z punktu widzenia żeglarza, no to oprócz pierwszej pomocy, która była świetna, gaszenia pożarów środkami dostępnymi na jachtach, które były świetne, tratwa, kombinezony, strzelanie rakiet, żeśmy sobie przecież tutaj na przystani postrzelali. Poruszyłeś tematy takie, ty to nazywasz security jachtowe, nie? Takie zupełne, które na statkach, na tych przynajmniej STCW nie są poruszane, a które są na bieżąco i chociażby teraz te narkotyki, co tutaj są atrapy, to sobie zostawimy, bo film robiliśmy z Sebastianem, to link w opisie o tym, ale na przykład to, co się teraz ostatnio dzieje, to zakłócenia GPS-u. Tak. Ja mówię, zajmuję się bezpieczeństwem morskim, będzie już ponad 25 lat i w zasadzie no, jest, nie była to tylko moja praca, ale też jest moja pasja. Do dzisiaj jest wielką pasją. To, o czym jak gdyby rozmawiamy, akurat te zakłócenia GPS-a, to jest, no niby są to zagrożenia asymetryczne. Czy one są do security bardziej, czy nie? No to jest jak gdyby powód do dłuższej dyskusji, gdzie to powinno się umiejscowić, ale rzeczywiście jest coś, co wyskakuje poza te kwestie safety, czyli jak gdyby ratowanie się na morzu związane z wejściem na mieliznę, to co jest tak jak gdyby wynika, z, można powiedzieć, z działań warunków atmosferycznych, security, te, co jest zagrożeniem człowieka, tak? Co jest jak gdyby, co pochodzi od zagrożeń człowieka. I rzeczywiście jeszcze do niedawna, kiedy pierwszy raz mówiłem o spoofingu, o zakłócaniu sygnału GPS-a na tych naszych szkoleniach, było to dobre ponad 2 lata temu, no, pokazywałem, że takie rejony, które jak gdyby, w których może dochodzić do tego rodzaju zakłóceń, no to były okolice kanału Sueskiego, gdzieś tam tutaj okolice Zatoki Omańskiej, bo rzeczywiście takie rzeczy tam się pojawiały, ale no przecież zobaczmy niedawne zakłócenia sygnału GPS, które miały miejsce pod koniec tego roku, tak, krótko tu po świętach, no spowodowały, że no ten system nie działał dokładnie, dochodziło do bardzo dużych przekłamań pozycji i to pokazuje jedno, że z czymś takim możemy, mówię oczywiście o tym, co się działo tutaj na terenie Polski, że to już jak gdyby pokazuje się też u nas i na Bałtyku, że z czymś takim możemy mieć po prostu do czynienia i to ewoluuje, to jak gdyby po to jest też monitorowanie tych zagrożeń, żebym o tym mógł mówić. Więc takie rzeczy się pojawiają, o tym trzeba mówić, co więcej, trzeba się przygotowywać, bo może się okazać, że jeżeli będziemy zbytnio polegać na GPS-ie, wchodząc do portu, nie mając wcześniej przygotowanego planu wejścia do portu, taktyki wejścia do portu, może się okazać, że nagle zabraknie nam pozycji. I to cały czas jak gdyby te rzeczy dzięki temu, że analizuję, monitoruję to, no jestem w stanie wprowadzać na bieżąco. Dzisiaj okazuje się, dzisiaj mówię jak gdyby, jeżeli chodzi o jakiś tam czasokres, sytuację z grudnia tego roku w zakresie tego, co dotyczy przerzutu narkotyków, też bardzo poważnie wzrosły, bo końcówka roku była bardzo jak gdyby intensywna w związku z działaniami związanymi z zatrzymaniem
łodzi, które przemycały szybkich łodzi metodą go fast, które przerzucały narkotyki. I co więcej, w okolicach Hiszpanii, co więcej, okazuje się, że jedna z takich prób zatrzymania łodzi z przemytnikami narkotyków, no, skończyła się źle dla członków Guardia Civil, bo ich łódź została stranowana przez przemytników, co też jak gdyby pokazuje jedną rzecz, że ta agresja ze strony przemytników, ona też jest dla nas pewnego rodzaju zagrożeniem. Jeżeli do niedawna mówiłem, że z reguły ci ludzie przemieszczają się bardzo szybko prędkościami 50 plus węzłów po morzu, oczywiście w żaden sposób tam nie podnosząc świateł nawigacyjnych i nie są zainteresowane żadnymi interakcjami, spotkaniem z takimi ludźmi. Dzisiaj jak gdyby to pokazuje jedno, że jeżeli nasza obecność czy jakieś nasze działania mogłyby im w jakiś sposób zaszkodzić, mogą być w stosunku do nas też oczywiście agresywni. Mhm. Fajnie, że właśnie o tym na szkoleniach mówisz i to jest właśnie to, że to jest dedykowane na szkolenia jachtowe z tym GPS-em. No tak jest, że jednak znakomita większość z nas żeglarzy to klika waypoint Puintam, jeszcze przecież niektóre mają opcję guide tu, że wyznaczą trasę i wielu z nas no, w ogóle nie patrzy na mapę papierową. Ja patrzę, niektórzy się na mnie patrzą jak na wariata. Ostatnio zaczęły się cieszyć znowu powodzeniem u mnie kursy klasycznej nawigacji na mapie, więc to... No tylko wolałbym, żeby ludzie przychodzili dlatego, że chcą, a nie dlatego, że się wystraszyli. No ale jakiś powód jest. Ale mamy też zagrożenia, bo żeśmy przed tutaj naszym spotkaniem sobie zamienili luźno rozmowę, nie tylko ze strony matki natury, nie tylko ze strony złych ludzi, ale też no, z takich zwierzątek. No, mojemu koledze, kurczę, zeżarły orki płetwę sterową i to też jest taki temat, który poruszasz na szkoleniu. Tak, nie? No, jak powiedz gdyby, coś, parę tak, słów. Skoro ja zajmuję się, jak gdyby, można powiedzieć, holistycznie tym bezpieczeństwem morskim, interesuje mnie wszystko od dużych jednostek bo w zasadzie to jest głównym moim zajęciem, a reszta dotycząca żeglarstwa jest pasją. Oczywiście to, co się dzieje od 2020 roku tu u wybrzeży Galicji, gdzie dochodzi do tych ataków oficjalnie, które są nazywane interakcjami, bo też nie można powiedzieć, że to są jednoznacznie ataki, że intencją tych orek jest jak gdyby atak, agresja. Cały czas to monitoruję, cały czas jak gdyby patrzę, jakie są dostępne środki, jak można się chronić, no i jak gdyby ostatnie wydarzenia, gdzie w konsekwencji tych interakcji doszło do zatonięcia trzech jednostek, francuskiego Smalls, Champagne szwajcarskiego, no i ostatnio Gracias Mama, można wyciągnąć pewnego rodzaju wnioski. Nie tylko jak gdyby te, które wynikają z tego protokołu, który sugeruje orka iberyka, czyli naukowcy, jak funkcjonować, ale jak gdyby też nasze doświadczenie i pewnego rodzaju świadomość bezpieczeństwa. Ideą tego kursu jest też, jak gdyby przygotowanego przeze mnie kursu, jest budowanie pewnego rodzaju świadomości bezpieczeństwa. Bo budowanie pewnego rodzaju analiz bezpieczeństwa, nazywanych często z angielskiego risk assessmentu. Bo spójrzmy na taką prostą w zasadzie wydawałoby się sytuację, którą przerabiamy na szkoleniach żeglarskich. Sytuacja człowieka za burtą, prawda? Sytuacja człowieka za burtą, tak na dobrą sprawę, ona jest realizowana, ona jest rozważana, ale można powiedzieć w tej płaszczyźnie bardzo podstawowej, która polega na tym, że uczymy, jak dojść do człowieka za burtą. Tak? Najczęściej na tym uważamy, że nasze zadanie już się skończyło, no bo wiemy, jak podejść do człowieka za burtą. Ale teraz, jak podejść do człowieka za burtą, który jest w rzeczywistości facetem, który waży 120 kg, który jest nieprzytomny. Okej, udało nam się zmanewrować, przyjęliśmy którąś ze sposobów manewrowania, mamy tego człowieka pod burtą. Ale jak teraz wyciągnąć faceta, który ma 120 kg wagi i jest na dodatek nieprzytomny? Tego już niestety nikt nie uczy, albo bardzo rzadko zdarza się, żeby się uczyć. Co więcej, teraz może się okazać, że jak gdyby
Ten konkretny przykład, on jest tak szeroki, a my jak gdyby wybieramy tylko wąski kawałek z tego spektrum i na tym się skupiamy. Teraz przygotujmy się też na taką sytuację, że może się okazać, że za burtę wypadnie kapitan, tak? Ten, który rozdziela jak gdyby stanowiska, ten, który dokonał podziału zadań. Ale w tym wszystkim, jak gdyby cały czas kapitan zostawił sobie tą naczelną rolę dowodzenia. Ale okazuje się, że nagle nie ma kapitana. Co więcej, kolejną sytuacją może być, na którą powinniśmy też być uwrażliwieni i którą w tym jak gdyby konkretnym zagrożeniu bezpieczeństwa powinniśmy przewidzieć, może się okazać, że to nie będzie taka sytuacja, że wypadł nam człowiek za burtą, który najczęściej oczywiście u nas jest jak gdyby markowany rzuconym kołem, które później wyciągamy bosakiem. To ja tego strasznie nie lubię, bo koło strasznie szybko dryfuje i to nawet tego manewru nie ćwiczy. No dokładnie, ale też potencjalnie jest możliwa sytuacja, a nawet bardzo prawdopodobna, że to jest jak gdyby akcja opóźniona. Kiedy nie wiem, są dwie osoby na wachcie, jedna osoba zeszła na chwilę pod pokład, sternik został, nagle patrzymy, nie ma sternika. Ta druga osoba z wachty przebywała pod pokładem 20 minut, 15 minut, przygotowywała herbatę i teraz nie wiadomo, gdzie się znalazł ten człowiek. No więc jak gdyby poszukiwanie człowieka. Aha. Więc to jest, my nie patrzymy na każdego rodzaju zagrożenie, to jest pewien proces, który jest bardzo szeroki. A my jak gdyby, zresztą jako Polacy chyba, jako naród, mamy też pewnego rodzaju taką przywarę, że my też lubimy sobie powtarzać, jakoś to będzie. Jakoś, nie? To będzie. Jakoś to będzie, albo no, nam się to nie wydarzy. Nie? Ale rzetelne przygotowanie wymaga do tego, żeby rozważyć i przepracować cały proces. Tak jak wspomniałeś o tych atakach, interakcjach orek na jachty. No, co my wiemy dzisiaj? Wiemy, że może dojść do obserwacji albo do interakcji, czyli spotkamy taką orkę, ona na nas popatrzy, my na nią popatrzymy i ona sobie odpłynie, albo może dojść do interakcji, która albo będzie wyglądała w ten sposób, że najczęściej tak wygląda, że orka będzie atakowała naszą płetwę sterową, może się zdarzyć, że nas odwróci. Konsekwencje tego mogą być, że albo może zostać urwana płetwa, najczęściej jest urywana płetwa, kawałek płetwy, tracimy sterowność, ale równie dobrze, tak jak to było w przypadku tych trzech jachtów, o których mówiłem, może się okazać, że konsekwencją tej interakcji urwania płetwy będzie to, że jednostka zatonie. Czyli znowuż musimy, jak gdyby ta nasza świadomość, budowanie świadomości powoduje, że nie tylko musimy jak gdyby przemyśleć nasz taktykę przejścia przez tamten rejon, nie tylko musimy przygotować załogę na spotkanie z orkami, wyznaczyć odpowiednie stanowiska, tak, podzielić się obowiązkami, ale co więcej, my jeszcze powinniśmy być przygotowani, że możemy stracić płetwę sterową, możemy utracić w związku z tym sterowność, będziemy potrzebowali wezwać pomocy i to w zasadzie wydawałoby się, że no, to nie jest jeszcze tak skomplikowane, ale co więcej, doświadczenie już pokazuje, że może się skończyć tak, że te jachty, że nasz jacht może zostać zatopiony. Czyli znaczy co, że musimy jeszcze dalej przygotować się, jak walczyć o żywotność jachtu, jak ten jacht zabezpieczyć, żeby nie doszło do zatonięcia jednostki, jak zdublować pompy zenzowe, które są mało wydajne, bo mają 80-120 litrów na godzinę, to będzie zdecydowanie mało, jak zabezpieczyć się w pompę, wysokowydajną pompę, która będzie pompowała wodę, czy wykorzystać system chłodzenia silnika. I wreszcie, jak gdyby zabezpieczyć dziurę, która znajdzie się w kadłubie w związku z tym, jak gdyby działaniami orki. Mhm. Tu był fajny film Yachting Monthly, nie? To żeśmy robiło test właśnie, jak to zabezpieczyć. Spróbuję podlinkować, bo to jest naprawdę fajny film. Nie? Tak, tylko jak gdyby też... To mają być 4 dni takiego jak gdyby zanurzenia się w bezpieczeństwie, trochę jak gdyby też praktyki, dużo praktyki, ale moją ideą jest, żeby zrozumieć, że tak na dobrą sprawę
to wszystko, te wszystkie środki bezpieczeństwa, które my sobie sami przygotujemy, one są w zasadzie tylko prawdziwe i one nam dają jakieś poczucie bezpieczeństwa. Bo możemy wierzyć, że SAR przyjdzie, pewnie przypłynie do nas SAR, ale co z tego, jeżeli nam w międzyczasie utonie jednostka? Co z tego, jeżeli jak gdyby nie zabezpieczymy się przed tym, że możemy utracić pozycję GPS-a, z GPS-a, bo nam akurat Rosjanie tą pozycję spofingują i pozycja nam wskaże, że jesteśmy w Egipcie. W Egipcie. I o to jak gdyby chodzi, żeby zrozumieć, że musimy po prostu przygotowywać się na wszystkie możliwe ewentualności. I teraz, jeżeli mamy, widzimy te całe spektrum tych możliwości, jesteśmy jak gdyby na to przygotowani, no to można powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co jak gdyby powinniśmy zrobić. I taką jest ideą tego kursu, i to jest ideą tego kursu, żeby nauczyć, jak postępować i jak uczyć, jak gdyby wykonywać te risk assessmenty i przygotować na te zagrożenia, wszystkie, które się pojawiają, bo po to to na bieżąco jest przeze mnie monitorowane i analizowane, żeby wprowadzać na czas kursu do programu. I chyba można powiedzieć, podsumowując, że jakby postudiować te żartobliwe prawa Murphy'ego, że prawdopodobieństwo, tak, jeżeli będziemy przygotowani, zdarzenia powinno być według praw Murphy'ego mniejsze niż jesteśmy nieprzygotowani. Także ja tutaj z całego serca szkolenia polecam. Za chwilę mi wyjdzie, bo te szkolenia są na 5 lat, więc będzie będzie kolejna okazja się spotkać, żeby przyjechać. Cała kadra tutaj moja przyjeżdża, więc naprawdę polecam. Pracujemy na bieżąco, to nie jest tak, że jak gdyby coś, co zostało zrobione 5 lat temu, że jest zakończone, zobaczysz, przekonasz się, każde zajęcia to jest nowa prezentacja, zawsze coś się pojawia nowego, coś dodatkowego, więc na pewno myślę, że jesteśmy znacznie dalej niż byliśmy 5 lat temu. I to bardzo dobrze, czyli można powiedzieć, że każde szkolenie inne, bo sytuacja na świecie się zmienia. Jeszcze raz polecam, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia na wodzie i może do zobaczenia razem na szkoleniach Maritime Safety and Security u Sebastiana. Zapraszam serdecznie. Cześć. Do widzenia.